Nie? Tak musimy iść na działki, tak? Jedna tam, gdzie jest park, a druga z drugiej strony. Bo jest ta najprostsza droga, bo prowadzi się samochód. Tam pójdziemy. Tak? Nie, no pójdziemy, nie, najpierw pójdziemy tak normalnie, tak jak nam mama powiedziała, czyli obok parku, nie? No to dobrze, no to idziemy. No. Fajnie, nie? Ładna pogoda. Teraz to nagrywam. Nigdzie się nie śpieszymy, bo mamy dużo czasu. Możemy nawet wyciekać. Nie, no aż tak długo, to może lepiej nie. Jeszcze pokażemy, o tam jest dom. Zostaje na horyzoncie daleko, niedługo go nie będzie widać, tak będzie daleko. Możemy 46 minut nagrać film. No, długo. Tak. No dobra. Idziemy teraz właśnie na objazd, no już teraz będziemy tak lewy. Po lewej i po prawej. Po prawej stronie mamy działki, a po lewej tak samo. Jak się pójdzie prosto, skręci w prawo, daleka widać las. Ja się właśnie zastanawiam, czemu my idziemy na te cholerne działki. Idziemy na działki, bo mam chciała, żeby zobaczyć, czy są jakieś, które wyglądają na opuszczone. Ale to ciężko z zimą stwierdzić, bo zimą wszystkie wyglądają na opuszczone, bo zimą na działki nikt nie chodzi. Tam nie ma ogrzewania. Nie widać, czy są zaniedbane, bo nie widać, czy roślinki rosną tak, jak powinny, czy są chwasty, czy są kwiatki, nic nie widać. Na przykład, jest opuszczony, ale później, jak się zobaczy na lato, to tam ludzie widać. Pewnie właśnie tak będzie. Bo kto zimą dbał roślinki? A tutaj też są pola i lasy. I lepszy widok na Piławę. Z tej strony, bo z tamtej to nie widać. A tu, o, jaka ładna ścieżka. Nawet musicie za nami. Spotkaliśmy tego kolesia i on wszedł w kawciach zielonych. No i nie wiem, czy to właśnie jest tak naprawdę, nie chcę gdzie popracować. A może po prostu wyszedł z domu na chwilę tylko po piwo do sklepu? Może, ale żeby w kapciach zimę. No cóż, dziś jest ciepło. No tak, ale nie aż tak, żeby chodzić w kapciach. Ścieżka donikąd. Jak myślisz, dokąd ona prowadzi? Ktoś tam idzie tą ścieżką. Mama się nas pytała, które działki wyglądają na opuszczone. Zimą wszystkie. Ja, w trzeciej części. No. Zobaczymy, co to za widok mamy tutaj. Stąd przyszliśmy. Jesteśmy na rozdrożach. Tam idzie gdzieś donikąd droga do góry. Tu jest kolejna droga na pola i do lasu na górę. Ale teraz jest odwilż trochę i wszystko będzie z płocie. Zobaczcie, bo można jej za daleko dojść, szczerze powiedziawszy. Planowaliśmy iść tędy. No zobaczymy, co tam nas spotka. Czy coś fajnego, czy będzie błocko? Właśnie, ale przygody nie tego. Przygoda będzie na pewno. Tak. Wiesz co, Piotrek, na razie posłuchaj, nie wyłączaj. Powiem wam śmieszną... Znaczy, mamo. Kurde, bo mam nadzieję, że mama to ogląda. No dobra, będzie oglądać.
Ale to kiedyś poszedłem w Raciborzu jest droga taka, naprzeciw bloku jest droga. Tam na las się idzie w pola i ja kiedyś wieczorkiem z wujkiem Rudy ze Francji poszedłem z babcią i z wujkiem zobaczyć tak, odwiedzić. No i tak, no i najpierw skręciliśmy sobie w prawo, poszliśmy na górę zobaczyć, no i trafiliśmy na cmentarz. Tylko, że były mury cmentarza. No i poszliśmy w prawo. A tam, jak nas złapały pokrzywy, myślałem, że skicham się. No i jakoś babcia tam dotarła. No, wyszła, kurde, a później bolało, jak nie wiem co, albo to pokrzywy, nie? No, no to poszliśmy w stronę tych pokrzyw, bo nie było jak. A wujek Rudy z latarką, kurde, mówi, kurde. No i ten, i przeszliśmy jakoś przez te pokrzywy i już byliśmy na ulicy. Trzeba było po prostu iść w prawo i tam doprowadziła nas droga pod ten, pod blok. Dobra. Zniszczona działka, ale nie sądzę, żeby była opuszczona. Wygląda na to, że po prostu ktoś tak... Może ostatnio się nią nie zajmował, ale widać, że jednak coś robił, bo o, tu są ścięte, proszę, drzewa świeżo. Widać, że jednak coś tutaj robił, więc chyba nie jest opuszczona. Więc nie ma co na nią liczyć, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wygląda przynajmniej na to, żebyśmy mogli ją przejąć. Niestety nie jestem w stanie ocenić, która działka jest taka, którą by można było, prawda, od kogoś wynająć. Chyba trzeba byłoby wszystkich pytać, tak mi się tak wydaje, jest. Nie? Ale to myślę, że działka nam nie będzie potrzebna, bo w lecie cały czas trzeba na nią chodzić. No nie trzeba, ale można. Przynajmniej jest jakiś wybór, człowiek tak może jest. Sobie chodzić, coś robić. Ciebie także ty też nagrywasz. Moja czwarta część będzie za kilka. Do zobaczenia w reżyserii Stanisław Sobołowski. Dobrze. Ale jesteśmy na wygwizdowiu. Jest środek pola w ogóle. Gdzieś jest Piława Górna. O, tutaj. Tam. A tu są ogródki. Wiatr wieje taki, że potem nie będzie można tego słuchać. Mówię, że straszny wiatr wieje. Tak.
Jezus. Normalnie nie ma dachu wcale. Tam szkoła Stasia. Czekaj, ile nas nie ma, bo ja nawet nie sprawdzałem czasu. Jak myślisz? Nie, z półtorej, dwie maksymalnie. Trzy. Nie. A mówię ci, że trzy. Nie. Tak.
No ja będę tym się zajmował, filmem. Jak tam, to już końcówka naszej wyprawy dzisiaj. Tak. Z pierwszej strony wyprawa była dobra. A z drugiej strony nie była taka dobra, bo było błota wszędzie, ale jakoś dało się przejść. No to no fajnie. I właśnie zmierzamy do domu po zakupach w Biedronce. Żeby nie być gołosłownym, proszę, Biedronkę. Banany, lody. No cóż, to na razie, do następnej wyprawy. Życzeń, życzeń.